Witam wszystkich bardzo serdecznie na kanale Czas to Pieniądz, czyli kanale, na którym uczę szeroko pojętego zarabiania w internecie nie tylko. I w dzisiejszym odcinku pokażę Wam, jak będziecie mogli zacząć tradować na kryptowalutach za pomocą dźwigni, czyli za pomocą giełdy futures, to są tak samo derywatywy, to się tak ogólnie nazywa. Pokażę Wam, jak będziecie mogli właśnie sobie zarabiać, no właśnie, niesamowite zyski, aczkolwiek też będzie możliwość straty, bo to akurat jeżeli chodzi o trading, no nie ma gwarancji, że na tym sobie coś zarobimy, ale tak samo możemy zyskać o wiele więcej, a za tym też idzie troszeczkę większe ryzyko. Więc takim słowem wstępu od razu możemy sobie przejść do ekranu komputera i już Wam tak pokrótce wyjaśnię, o co dzisiaj chodzi w tym dzisiejszym odcinku. Jeżeli ktoś z Was ogólnie tutaj na przykład gdzieś tam widział sobie różne screeny w internecie, że zobaczcie, ktoś na przykład na Bitcoinie właśnie sobie na przykład tutaj za pomocą tego longa zarobił sobie mniej więcej nawet ponad te 3000%, ktoś tam na Binance Futures sobie shortował na przykład Dogecoina, zarobił nawet te 633% lub ewentualnie zobaczcie, tutaj ktoś grał na jakieś tam dźwigni. To są wszystko akurat screeny z internetu gdzieś i otrzymał właśnie no 700% zysku, bo tutaj gdzieś widzicie ma mniej więcej zysk na poziomie 150 dolców. No oczywiście to nie są jeszcze te akurat pozycje zamknięte. Ale chodzi mi o to, że czasami gdzieś tam w internecie możecie widzieć różne takie niesamowite procenty, zwroty z inwestycji, to jest to właśnie ROE, czyli ROE. No i po prostu ja Wam dzisiaj wytłumaczę, jak ogólnie Wy będziecie mogli grać na dźwigni, czy to jest opłacalne, no i w sumie dzięki temu takie podstawy właśnie się nauczycie. Tak samo ja będę się starał Wam to pokazywać jak najprostszymi słowami, to będzie taki typowy poradnik dla początkujących, żebyście po prostu też zrozumieli, na czym to mniej więcej polega. Tak więc oczywiście, żeby oczywiście zacząć, no to też trzeba mieć jakąś akurat giełdę. Ja Wam polecam do tego akurat giełdę kryptowalut Binance, jest to największa giełda kryptowalut na świecie. Tak samo zobaczcie na spocie, Binance jest na pierwszym miejscu oraz też po prostu na tych derywatywach, czyli na dźwigni. Zobaczcie, Binance też jest na pierwszym miejscu. I tutaj ogólnie czym się różni w sumie granie na dźwigni lub właśnie ten handel spot cały, o którym Wam wcześniej powiedziałem. I teraz tak, ogólnie jak ktoś z Was jeszcze nie zna takich podstaw dotyczących kryptowalut, nie wie nawet jak się zarejestrować na giełdzie, co to są kryptowaluty, to polecam Wam tak samo się zapisać jeszcze przed tym filmikiem do takiego darmowego kursu, on trwa nawet prawie że 2 godziny. No i tutaj po prostu tam macie wszystkie podstawy, jak właśnie nawet kupić swoje pierwsze kryptowaluty, jak się poruszać po giełdzie. Też tam po prostu wszystko jest oparte o giełdę kryptowalut Binance. A teraz, jeżeli już takie podstawy znacie, no to właśnie trzeba ewentualnie jeszcze Wam wytłumaczyć, czym jest ogólnie handel spot, a czym jest właśnie handel futures. No bo tak, zobaczcie, możemy sobie ewentualnie tutaj na spocie przy okazji kupić na przykład Bitcoina. To jest najprostszy przykład. Kupujemy sobie Bitcoina za na przykład 69 tysięcy dolarów i teraz, kiedy Bitcoin nawet by spadł o około 100%, może 99%, to my i tak cały czas, jeżeli oczywiście kupiliśmy sobie tego Bitcoina, będziemy go posiadać nawet do momentu, kiedy on spadnie o nie wiadomo jaką ilość, właśnie jeżeli chodzi o ilość procentową, lub też ewentualnie przykładowo teraz kupujemy tego Bitcoina za 69 tysięcy dolców, a on na przykład nam podskoczy za jakiś czas i będzie warty 140 tysięcy dolców, no to my tak samo mamy tego Bitcoina, tylko jego wartość jest wtedy 2 razy wyższa. I właśnie za pomocą akurat giełdy właśnie takiej związanej z futuresami możemy sobie tutaj za pomocą właśnie konta futures handlować na kryptowalutach i my tak naprawdę nie kupujemy bezpośrednio takiego aktywa jak na przykład Bitcoina, tylko my przewidujemy, czy on pójdzie w górę, czy pójdzie w dół. I za pomocą dźwigni możemy sobie nasz zysk tak samo zwielokrotniać, więc to jest ważne. My, jeżeli chodzi o giełdę właśnie tutaj akurat futures, nie kupujemy danego aktywa, przykładowo Bitcoina i Ethereum, nie będziemy mogli go, nie wiem, przesłać sobie gdzieś tam na zewnętrzny portal czy coś w tym stylu i po prostu no, przewidujemy, czy dana kryptowaluta pójdzie w górę czy w dół. Więc w tym momencie za pomocą na przykład tych futuresów możemy sobie tak samo grać na spadki. Przykładowo uznajemy, że teraz Bitcoin jest przewartościowany, zaraz on spadnie do 30 tysięcy, to możemy otwierać takie specjalne pozycje, które będą akurat nam, jeżeli taka dana kryptowaluta będzie spadała, no przynosić zysk. No i bez przedłużania oczywiście trzeba mieć jakieś środki, żeby zacząć sobie grać na giełdzie kryptowalut dźwignią lub też ewentualnie na giełdzie Binance jest możliwość skorzystania sobie z takiego handlu próbnego. I to też jest fajna sprawa, o której zaraz Wam powiem, ale do rzeczy. Jeżeli mamy już jakieś środki, no to trzeba je przenieść oczywiście na ten portfel futures. Zobaczcie, że ja już tutaj mam też przygotowane te środki. Przykładowo tutaj mam mniejsze ilości, 15 USDT. Tak samo, jeżeli byście mieli te środki na przykład na Fiat and Spot, to dajcie mi sekundę, możemy sobie to akurat za pomocą monety USDT, tylko teraz to zrobiłem inaczej, to musimy to tak na odwrót dać, moneta USDT, bo widzicie, że na Fiat and Spot nie mam za dużo jakichś tam środków, więc jeżeli byście mieli to na innej akurat właśnie zakładce w waszym portfelu, no to raczej większość z Was tak samo będzie miała te środki gdzieś tam na tym koncie spot,
Wystarczy sobie tak samo za pomocą tego transferu właśnie przerzucić te środki na taki dodatkowy portfel przeznaczony tylko i wyłącznie do handlu z dźwignią, więc tak samo stablecoiny my sobie wrzucimy tutaj. No i w tym momencie jesteśmy też gotowi do handlu. Tutaj znowu na koncie futures mamy tak samo T15 ogólnie USDT. I teraz są dwie opcje. Ogólnie Wam polecam, raczej większości z Was, jeżeli chodzi o konto futures, wybieramy sobie USD M Futures, nie Coin M Futures, bo zaraz Wam pokażę, na czym to polega, ponieważ my akurat tutaj na tej zakładce właśnie tym handlem derivative, jeżeli chodzi o te Coin M Futures, no to tak naprawdę my musimy tutaj ewentualnie w tych Satoshi sobie liczyć, ile mamy tych dostępnych bitcoinów i tak dalej. Zobaczcie, tutaj tak samo byśmy musieli sobie przesłać te kryptowaluty. I przykładowo, no, większość z Was raczej też nie będzie ogarniało, ile tam Satoshi jesteśmy na plusie i tak dalej. Więc najprostszą rzeczą, jeżeli chodzi o Binance Futures, tak jak mówiłem, jest to po prostu wybieranie sobie tego USDT Perpetual, czyli te właśnie takie zwykłe. Akurat też możemy jeszcze raz wrócić sobie tutaj do tej głównej strony na Binance. Wchodzimy sobie tutaj USD M Futures i dzięki temu teraz mamy dostęp gdzieś tam, no, nagranie właśnie głównie na tych stablecoinach, czyli na USDT. Możemy sobie też ewentualnie wybrać tutaj tak samo, wybieramy sobie oczywiście USDT M Futures i mamy tutaj na przykład parę walutową, kryptowalutową dokładnie, Bitcoin na USDT, BNB na USDT, Ethereum i tak dalej. No, tak w skrócie to mniej więcej wygląda. I teraz to jest ważne, właśnie, jeżeli ktoś z Was na przykład chciałby sobie zarobić o wiele więcej pieniędzy, bo uważa, że na przykład jakaś kryptowaluta typu właśnie Ethereum za jakiś czas wzrośnie o 100%, no to oczywiście możemy sobie, tak jak Wam pokazywałem wcześniej, kupić po prostu tą kryptowalutę, ale jeśli wtedy ta kryptowaluta właśnie by wzrosła na przykład z tych prawie że 4000 dolców na 8000, no to my zarobiliśmy tylko 100%, a na przykład za pomocą tutaj akurat handlu na dźwigni możemy sobie zarobić znacznie więcej i za to właśnie odpowiada ten specjalny cross margin. I zobaczcie, możemy sobie grać na dźwigni nawet tej 1x, ale tak naprawdę tutaj to jest równoznaczne praktycznie właśnie z tym, jakbyśmy sobie, nie wiem, kupili tą kryptowalutę, więc oczywiście raczej 2x to jest taka podstawa i już Wam zaraz wytłumaczę, o co chodzi. Ja raczej też osobom początkującym raczej wolałbym polecić Wam dźwignię razy 2x, 3x, 4x, no bo jeżeli ktoś gra na dźwigni 100x, będąc osobą początkującą, to uwierzcie mi, że Was naprawdę szybko zlikwiduje, a tak samo na dźwigni 125 Was tym bardziej zlikwiduje. I o co mi chodzi? Tak naprawdę, jak ja już tutaj Wam wcześniej mówiłem, są takie specjalne dwie opcje. Przesuniemy sobie teraz ten ekran trochę bardziej właśnie w prawo. I zobaczcie, że my w tym momencie, już Wam to ładnie przesunąłem, jeszcze trochę muszę to obniżyć. Tutaj mamy taką opcję, już Wam pokazuję, że możemy sobie kupować niby tą kryptowalutę za pomocą longa. My nie kupujemy tej kryptowaluty w taki sposób, że jesteśmy jej posiadaczami, tylko gramy na to, że dana kryptowaluta w tym momencie to jest właśnie ETH. Na przykład jeżeli zakładamy sobie tą pozycję long, jeżeli ona pójdzie w górę, my na tym sobie będziemy zarabiać. Jeżeli będziemy akurat mieli odwrotną sytuację, że my sobie longujemy tą kryptowalutę, czyli właśnie obstawiamy, że ta kryptowaluta pójdzie w górę, a pójdzie w dół, to na tym będziemy tracić. I już Wam pokazuję taką najprostszą tabelkę, dlaczego ogólnie właśnie warto na początku przynajmniej grać na małej dźwigni. Z tego względu, że może nas naprawdę szybko zlikwidować. Już Wam tutaj to pokazuję. To jest taka najprostsza, akurat, no, można to powiedzieć, najprostszy przykład pokazujący, na czym polega dźwignia. Zobaczcie, jak odpalamy sobie dźwignię 2x, czyli w tym momencie przykładowo, tak jak Wam mówię, obstawiam, że Ethereum za rok, no albo za kilka miesięcy, bo tak raczej większość z Was to chciałoby jak najszybciej zyski mieć, niż żeby czekać na to cały rok, ale uznajmy, że akurat jeszcze nie ma tego akurat ETF-u, jeżeli chodzi o to Ethereum, jesteśmy jeszcze w tym momencie, gdzieś tam przed właśnie takim hype'em, ponieważ niedawno też było takie dosyć ciekawe wydarzenie i na Ethereum, na tej kryptowalucie został zatwierdzony ETF i przez to, jak widzicie, ta kryptowaluta drastycznie wzrosła i co za tym idzie, no to tak samo gdzieś tam miałbym zysk na poziomie 25%, coś w tym stylu, z tego co pamiętam, gdzieś w taki sposób, no, doszliśmy tutaj do tego momentu. Jeżeli oczywiście bym kupił tą kryptowalutę, normalnie kupuję sobie jedno ETH i sobie je trzymam, to mam na tym zysk 25%, bo ta kryptowaluta mniej więcej tyle od tego czasu wzrosła. Ale gdybym sobie zagrał na tej dźwigni 2x, no to w tym momencie nie miałbym tego zysku na poziomie przykładowo 25%, czyli na przykład z 1000 zł nie miałbym 1250 zł, tylko nagle z 1000 zł, przez to, że gram sobie na dźwigni 2x, no właśnie otrzymuję sobie dwa razy większą, można to powiedzieć, wygraną, dwa razy większy ten trade obstawiam i dzięki temu otrzymuję 50% zysku, czyli z 1000 robi mi się 1500.
Ale co za tym idzie? Im większa dźwignia, tym większe ryzyko. I już Wam pokazuję na tej tabelce, o co chodzi. Kiedy odpalamy sobie dźwignię 2x, to jeżeli jakaś kryptowaluta, w tym wypadku Ethereum, spadłaby na przykład nam o te 50% w dół, no to niestety nam tą pozycję zlikwiduje. Jeżeli gramy na dźwigni 5x, czyli w tym momencie tutaj ja Wam mówiłem o mniejszych dźwigniach, no to jeżeli ta kryptowaluta by nam spadła w pewnym momencie od tego momentu właśnie otwarcia tej całej pozycji o te 20%, to nas zlikwiduje i tracimy wszystkie pieniądze. I tak samo, im większa dźwignia, tym łatwiej nas jest zlikwidować. I zobaczcie, na przykład na dźwigni 100x, jeżeli tylko w jakimś momencie dana kryptowaluta spadnie o 1% niżej, no to my tracimy cały akurat nasz zysk. Ale tak samo, no jeżeli ta kryptowaluta, no w sumie jakaś nam podrośnie o 1%, no to my zarabiamy 100 razy więcej niż w tym momencie, kiedy my byśmy w sumie, nie wiem, uznajmy, że tutaj byśmy kupowali to nasze całe ETH i ono by wzrosło o 1%, to byśmy mieli 1% zysku, no ale też jakby nam nagle to spadło, a w kryptowalutach to tak naprawdę nie jest problem, żeby dane aktywo nam w ciągu jednego dnia nawet spadło o te 30%, więc ogólnie widzicie, że to mniej więcej też ma troszeczkę takich minusów związanych właśnie im większa dźwignia, tym większa nagroda, ale tak samo większe ryzyko. I do czego ja tutaj dążę? No właśnie, ja osobiście raczej, jeżeli chodzi o moją strategię, ja regularnie sobie trzymam kryptowaluty normalnie, handluję je na spocie, przesyłam je gdzieś tam na zewnętrzny portfel, ale czasami też mi się zdarza granie na dźwigni. I są dwie opcje. Ogólnie możemy sobie grać pod jakieś wydarzenia, ja zazwyczaj tak robię. Są jeszcze tacy, no niby właśnie niesamowici ludzie, guru, którzy mówią, że jest jakaś specjalna analiza, w sumie techniczna, że tutaj ja Wam zaraz mogę też pokazać jakieś takie śmieszne memy, bo czasami ludzie sprzedają takie śmieszne książki, które pokazują, że masz jakiś wykres, weź go, skopiuj i tak naprawdę będziesz bogaty w sumie. Tutaj na przykład mamy, widzicie, że są jakieś tutaj bullish, penant, tutaj, tak jak widzicie, tutaj się coś robi na tym wykresie i my musimy to skopiować i magicznie, zobaczcie, zrobi się tak samo na tym wykresie i kupcie taką książeczkę i będziecie bogaci, jakby to jest. No ogólnie, troszeczkę, można to powiedzieć, przerysowana akurat sytuacja, nie ma czegoś takiego jak jakieś tam gotowe wykresy, które za pomocą tej analizy technicznej, jak zobaczcie, że tutaj rośnie w górę, trochę spada i tak dalej, to zaraz będzie bullish, czyli że wszystko rośnie w górę. No raczej ja do tego podchodzę z dystansem, ale jak chcecie, to możecie też sobie korzystać z takiej analizy technicznej, z takiej książeczki, raczej was szybko może tutaj wyzerować, no ale to jest już wasza indywidualna sprawa. No i teraz myślę, że jeżeli już omówiłem wam takie podstawy dotyczące tego, że jeżeli chodzi o handel na dźwigni, no to właśnie my przewidujemy w tym momencie, że dane aktywo właśnie pójdzie w górę czy w dół, to warto też ewentualnie sobie się trochę na tym pobawić właśnie. Ale o co chodzi, żeby się na tym pobawić? Jeżeli chodzi o giełdę Binance, to już wam tutaj pokazuję, jest taka opcja, że można sobie wykorzystać ten handel próbny. W tym momencie jest to taka opcja. To zobaczcie, teraz jesteśmy na takim specjalnym właśnie testnecie i my możemy sobie teraz na przykład tutaj sami ustalać różne pozycje. Weźmiemy sobie ten wykres, już wam pokazuję, przykładowo na te 15 minut, żeby to też łatwiej wyglądało, jak nam się ten wykres zmienia na przykład na tym Bitcoinie. Możemy w sumie skorzystać akurat z kryptowaluty ETH. Jak widzicie tutaj ogólnie, no te ceny nie są idealnie tak samo jak no, na normalnym rynku. No raczej nie. Damy sobie na przykład ten wykres jednominutowy, żeby widać było, jak to się wszystko zmienia. Raczej tutaj jest teraz stabilnie, więc może wykorzystamy sobie jakąś inną, przykładowo kryptowalutę, która raczej szybciej by się zmieniała. No dobra, zostawimy sobie na przykład no Bitcoina, chociaż tutaj zobaczcie, że na razie na tym testnecie jest w miarę spokojnie. Nawet mogę sobie tutaj wam specjalnie właśnie wykorzystać tą dźwignię na przykład wyższą, żebyście zobaczyli, jak szybko będzie się nam ta cena zmieniała. Więc teraz tak, ogólnie zobaczcie, to jest taka opcja, jeżeli chodzi o możliwość grania sobie na dźwigni. Izolowana dźwignia mi się wydaje, że dla was, dla takich osób początkujących będzie najlepsza, ponieważ jeżeli byśmy grali na krosie, to po prostu wtedy wszystkie nasze środki na giełdzie będą przeznaczone do tego, że w razie czego, jeżeli nam jakaś tam pozycja po prostu nie wyjdzie, będą naszym takim dodatkowym zabezpieczeniem. Więc raczej wolę, żebyście wygrali sobie na tej izolowanej dźwigni dla waszego bezpieczeństwa. Mamy teraz opcję, żeby oczywiście tutaj kupić i bardziej w sumie wystawić naszego order booka za pomocą właśnie opcji limit, czyli po określonej cenie na przykład uznajemy, że chcemy wejść sobie na tego longa. Możemy też po cenie market, ale tam są też troszeczkę wyższe te opłaty transakcyjne, bo od razu nam w sumie ta dźwignia zostanie otwarta, więc raczej polecam wam korzystać z tej opcji limit. I teraz co dalej? No właśnie, jeżeli chodzi o tą możliwość sobie korzystania z tej dźwigni,
to już wam pokazuje, że teraz jeżeli my jesteśmy na tym 3X, to zobaczcie, jeżeli ja sobie, tak jak widzicie, mam tutaj dostępne mniej więcej 1000 dolarów, wykorzystałbym nawet maksymalnie te 1000 dolarów, to zobaczcie, że nam się otwiera od razu pozycja na 3 razy większą ilość tych pieniędzy. Jeżeli byśmy wybrali sobie pozycję na przykład na 4X lub nawet na 20X, już wam to pokazuję, sobie tutaj to troszeczkę powiększymy, to teraz właśnie z tych 1000 dolców, zobaczcie, że jeżeli byśmy otworzyli sobie pozycję za maksymalną ilość, to my tak naprawdę otwieramy sobie pozycję właśnie jeżeli chodzi o te 20 tysięcy dolców. Ale tak samo możemy teraz sobie zobaczyć tutaj, jak wam pokazywałem, jeżeli otwieramy sobie pozycję na 20X, tutaj akurat nie jest to idealnie pokazane, no tutaj jest 25X, no ale gdybyśmy otwierali sobie na 25X, to jeżeli dana kryptowaluta w tym momencie ETH na przykład by spadła o 4%, to by nas od razu zlikwidowało. I dla przykładu ja najpierw otworzę sobie, nawet możemy sobie tworzyć taką trochę większą dźwignię, ale uznajmy, że wykorzystamy sobie tylko i wyłącznie nie 1000 dolców, tylko na przykład 100 dolców, żebyśmy mieli potem jakieś inne dodatkowo no, możliwości, jeżeli chodzi o... No albo damy sobie po prostu te 50%, czyli to będzie nawet te 500 dolców, żeby wam też lepiej to zobrazować, jak to mniej więcej wygląda. No i teraz w tym momencie, jakbyśmy chcieli sobie otworzyć tą pozycję za pomocą tej opcji limit, ale chcemy to zrobić jak najszybciej, to wybieramy sobie tego ostatniego order booka, jeżeli chodzi o właśnie te czerwone, no właśnie sytuacje związane z tym, że ktoś chce na przykład sprzedać sobie tą kryptowalutę i wtedy od razu nam się otworzy ta pozycja i zobaczcie, tutaj na dole jest ta pozycja właśnie wyświetlona. I teraz co tutaj się dzieje? Mamy taką informację, że w tym momencie nasza pozycja, ten cały size tej pozycji wynosi około 4000 dolarów. My tak naprawdę włożyliśmy w to, tutaj akurat na tym marginie jest napisane, około 184 dolary, to są te nasze akurat kryptowaluty. Jeżeli nagle tutaj to Ethereum, bo teraz akurat my sobie gramy na tym longu, troszeczkę by wzrosło, to my byśmy tak samo mieli tutaj ten zysk, ale przez to, że to jest ten testnet, to zobaczcie, że tutaj raczej to bardzo wolno wszystko działa. I po prostu jeżeli by poszło w górę, to byśmy mieli też ten PLN, czyli to ROI, ten zysk z inwestycji troszeczkę wyższy. Ja potem też otworzę jakąś randomową pozycję właśnie normalnie na tym zwykłym akurat mainnecie, żebyście zobaczyli, jak to się zmienia w czasie, bo tutaj akurat jest bardzo spokojnie. I tak samo, co jeszcze chciałbym wam pokazać, my tak samo możemy sobie akurat tutaj otworzyć takie specjalne take profit albo stop lossy. To są takie sytuacje, że my możemy sobie ustawić automatycznie, jeżeli na przykład ta kryptowaluta w tym momencie to jest właśnie to ETH, wzrosłaby, tutaj jest też taki no nieciekawy wykres, dajcie mi sekundę, damy sobie na wykres na przykład godzinowy, zobaczymy, czy tutaj jest lepiej pokazane. Jeżeli ta kryptowaluta wzrosłaby na przykład o te 5%, co samo w sobie dałoby nam ciekawy zysk, to możemy sobie właśnie tutaj otworzyć taką opcję, właśnie ten take profit. Dzięki temu, tutaj zobaczcie, możemy sobie to edytować. Take profit byśmy wzięli sobie właśnie w tym USDT, na przykład na te, zobaczcie, mamy tutaj ten entry price, czyli w tym momencie, kiedy my sobie weszliśmy w tą pozycję, no to dajemy sobie na przykład, co by się stało, gdybyśmy zamknęli tą pozycję, jakby Ethereum warte byłoby 4000 dolców, a w tym momencie jest około warte 3794 dolary, to wtedy nasz akurat ten zysk, właśnie taki estymowany, czyli szacunkowy, wyniósłby mniej więcej 600 dolarów, więc tak no plus minus na złotówki wyszłoby to około 2000 zł. Ale tak samo możemy sobie ustawić taką opcję, że właśnie stop loss, czyli po prostu sytuacja, kiedy nagle Ethereum by zaczął spadać, doszedłby na przykład, zobaczcie, do 3500 dolców, to na tym byśmy stracili, zobaczcie, 900 dolców. No, czyli akurat tutaj byśmy stracili o wiele więcej pieniędzy niż mieliśmy. Dlatego też warto brać to pod uwagę, że jeżeli otwieramy sobie taką wysoką dźwignię, no to łatwo nas ogólnie tutaj jest no, zniszczyć, jeżeli chodzi o nasze trady. Więc damy na przykład sobie 3750, no to zobaczcie, stracilibyśmy tutaj na tym mniej więcej 144 dolce. Dajemy sobie 3790, no to stracilibyśmy mniej więcej tylko 13 dolców. I też ogólnie warto sobie ustawiać te take profity i stop lossy, żeby nie było takiej sytuacji, że właśnie nas akurat by no, zlikwidowało w całości. Zobaczcie, teraz akurat tutaj leciutko mi tam odbiło o jakąś tam minimalną ilość, więc akurat mój ROI, czyli ten zysk inwestycji, o teraz, widzicie, lekko poszło w górę, znaczy w dół i po prostu tutaj miałem nagle minus 100 dolców, jeżeli chodzi o tą moją inwestycję. Dajcie mi sekundę, może tutaj się coś zmieni, ale raczej, tak jak mówię, na tym testnecie jest to dosyć, no, wolna sprawa, więc tutaj też, jeżeli chodzi o takie indywidualne testy, to warto sobie też ewentualnie przeklikać osobiście, żebyście też widzieli, jak to się zmienia w czasie i tak dalej, ale tak jak mówiłem, jeżeli byśmy sobie teraz przeszli na tego mainneta, to tam na ETH się to szybciej zmienia. Zakazam też to mogę pokazać
tutaj w tym momencie. Wchodzimy sobie właśnie na ETH, na USDT. Też jest oczywiście inna cena, bo to się cały czas zmienia. Dajemy sobie tak samo, tutaj wykres już Wam pokazuję, tylko musimy to ewentualnie przesunąć, albo to nawet usuniemy sobie. Dajemy sobie wykres właśnie, zobaczcie, jednominutowy, to tutaj będzie się cały czas to zmieniało. I teraz my możemy sobie odpalić taką pozycję dosyć łatwą i w sumie można to powiedzieć bezpieczną, czyli odpalamy sobie na przykład tą dźwignię 2x normalnie, tutaj na tym wykresie. I po prostu dajemy sobie oczywiście confirm, czyli w tym momencie, zobaczcie, jeżeli po prostu ta kryptowaluta by lekko szła w górę, no to ja bym sobie na tym coś zarabiał, jeżeli by spadała, no to ja bym tracił. I tak jak mówiłem Wam tutaj na tym wykresie, jeżeli Ethereum by spadło na tej dźwigni 2x o 50%, no to wtedy bym został zlikwidowany. Dlatego ja tak bezmyślnie teraz w ramach takiego testu odpalę Wam randomową pozycję na te 15 dolców na dźwigni 2x, nawet bez tego stop lossa i take profit, żebyście też zobaczyli, jak to mniej więcej wygląda. Czyli ja mam mniej więcej 15 dolców, o teraz widzicie, że nam nawet fajnie to spada, więc za chwilę sobie tutaj zmienimy tą cenę. Odpalamy sobie po prostu buy long i zobaczcie, co się teraz dzieje. Mamy tutaj otwartą tę pozycję i teraz, jeżeli cały czas nam ten Ethereum będzie spadać, teraz nam rośnie w górę, no to tak powoli sobie tutaj wzrasta i my sobie też na tym coś zarabiamy. Więc teraz ja sobie zostawię tę pozycję, niech to sobie tutaj leży. Jeżeli stracę za te 5 minut czy coś, to się nic nie stanie. Jeżeli zyskam, to spoko. Przejdziemy sobie jeszcze tutaj akurat do wytłumaczenia Wam głównie, albo nawet to możemy w sumie tutaj zrobić. Już nawet nie będziemy wchodzić sobie na ten handel próbny, żeby nie było. To tak samo tutaj możemy sobie ustawić tak samo tą pozycję typu stop loss i take profit. Ja Wam to tak też pokażę. Zobaczcie, to jest ten nasz entry price, czyli w momencie, gdybym podzielił sobie też znowu mniej więcej tą cenę tego akurat Ethereum na 2, no to zobaczcie, że w tym momencie, tylko muszę to zrobić jakoś bardziej sensownie, a nie tak kopiując, na przykład 1000, o zobaczcie, to jest ten the trigger price should be larger than liquidation price, czyli te 1745 dolców, czyli po takiej cenie by mi tą akurat całą pozycję zlikwidowało. Raczej, no mi się wydaje, że w ciągu, nie wiem, godziny, jednego dnia Ethereum nie spadnie sobie o te 50%, dlatego mówię Wam, że raczej jeżeli chodzi o otwieranie takich specjalnych pozycji, to polecam Wam to robić na początku, gdzieś tam na tej dźwigni 2x, no lub 3x, żeby to nie było dla Was aż tak bardzo właśnie ryzykowne, bo zobaczcie, że teraz nawet jak nam się lekko zmienia, troszeczkę tak odbija, no to tutaj te procenty naszego zysku są minimalne, ale to też raczej, jeżeli ja Wam teraz tak właśnie opowiadam, to nie ma takiej opcji, że nagle na przykład ja bym stracił w sekundę dosłownie kilka dolców, czy bym sobie na tym coś zarobił, więc to jest też taka bezpieczniejsza opcja. Jeżeli my zamkniemy tą pozycję, to ja i tak będę stratny, bo tam są tak samo takie różne prowizje i opłaty transakcyjne, więc niestety tutaj nie będzie to niesamowity zysk, ale możemy sobie tutaj to zamknąć. Jak zamykamy taką pozycję? Możemy to zrobić po tej cenie limit i dajcie mi sekundę, nam się to zamknęło. Oczywiście w tych orderach historii zobaczcie, że mieliśmy tutaj akurat tą sytuację buy oraz sell, czyli zamknęliśmy sobie tą pozycję. No, na tym milionów nie zarobiłem, więc tutaj większość to raczej mi zeżrą tam jakieś dodatkowe opłaty za właśnie ten handel na dźwigni. No i w tym dzisiejszym odcinku to już byłoby na tyle. Tak samo, jeżeli ktoś jest zainteresowany troszeczkę bardziej zgłębieniem sobie tematu dźwigni, handlu na kryptowalutach, zarabiania na kryptowalutach, to też zachęcam Was, żebyście się zapoznali z tym filmikiem przedstawiającym takie bardziej zaawansowane szkolenie dotyczące rynku kryptowalut. No i mogę Was jeszcze zachęcić tak samo na sam koniec, taka dodatkowa informacja do dołączenia na serwer Discord. Też pamiętam, że ostatnio w sumie Wam wysłałem taką informację, że jest taki airdrop od takiej innej giełdy. Właśnie tutaj można było sobie otrzymać takie dodatkowe kryptowaluty Bread. I zobaczcie, dostaliśmy w sumie prawie, że ja osobiście też dostałem 93 dolce. Każdy tam mógł otrzymywać za dosłownie kilka kliknięć, dodatkowe 100 dolców. Więc myślę, że warto być na tym Discordzie, żeby mieć takie informacje o właśnie takich specjalnych dodatkowych promocjach okresowych, różnych airdropach i tak dalej. Tutaj co jakiś czas na tym Discordzie wstawiamy różne takie dodatkowe informacje o rzeczach, o których też nie wspominam na kanale Często Pieniądz, bo na przykład takie przeklikanie kilku kliknięć, bo tam wystarczyło sobie na Twitterze zaobserwować kilka osób i mieć tam jeszcze tam dodatkowo takie specjalne tokeny PT, mogliśmy otrzymać dodatkowe 100 dolców, więc myślę, że to naprawdę była fajna opcja i zapraszam też na ten serwer Discord. No i to byłoby na tyle, tak więc do zobaczenia, trzymajcie się, no i cześć!